Adam Ślusarski, witam w programie Stan Bezpieczeństwa Państwa. Naszym gościem jest pani Bogna Białecka, psycholog, redaktor portalu Rodzice Co oraz prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Witam serdecznie. Witam. Pani prezes, rozmawiamy o zdalnym nauczaniu dla młodzieży i o skutkach przede wszystkim psychicznych. W umysłach młodych ludzi. Poruszaliśmy na naszej antenie z panią Prezes ten fakt, że tak jest, że rzeczywiście to odbija się bardzo negatywnie dla młodych ludzi. Podawaliśmy przykłady, w jaki sposób próbować temu zaradzić, ale Myślę, że należy kontynuować ten temat, w jaki sposób jeszcze można pomóc młodzieży, rodzicom i nauczycielom, aby no, zadbać o młode pokolenie. Bo czy będzie to zdalne nauczanie jeszcze kontynuowane, czy nie, nie mamy na to wpływu, ale mamy wpływ na to, że możemy przeciwdziałać tym negatywnym skutkom. Poprosiłbym raz jeszcze o przypomnienie, czy faktycznie mamy do czynienia z wielkim problemem u młodzieży, jeśli chodzi o to zdalne nauczanie i, i w związku z tym tą izolacją społeczną? Z naszych badań przeprowadzonych w grudniu 2020 roku wynika jednoznacznie, że mamy kiepski stan zdrowia psychicznego u młodzieży, właśnie związany z izolacją, z komunikacją przez internet, z nauką zdalną w sensie siedzenia wielogodzinnego przed ekranem. To wszystko składa się na ich przygnębienie, smutek, takie poczucie braku perspektyw i, i przede wszystkim poczucie bardzo mocnej izolacji, y, tracą y, kontakty z przyjaciółmi i tak dalej i tak dalej. Więc y, jedna rzecz, y, którą bardzo y, warto, y, o której warto myśleć, to jest w jaki sposób w obecnej sytuacji zapewnić młodzieży możliwość utrzymywania wartościowych kontaktów społecznych? Pani prezes, znaczy, mówiliśmy żeby to nie było. W poprzednim odcinku, w jaki sposób przeciwdziałać tym negatywnym skutkom, czyli no, wyjście mhm. na zewnątrz, dobre, lepsze odżywianie, jakieś stałe rytuały, o tym Pani mówiła. Powtórzmy to raz jeszcze dla tych, którzy no, nie mieli okazji tego wysłuchać, ale powiedzmy powiemy również o nowych, kolejnych no, metodach, sposobach. No, zapobiegania temu no, bardzo, bardzo złemu zjawisku. Rzeczy, trzy rzeczy takie codzienne, stałe rytuały, nawyki dnia codziennego, żeby on się układał w taki sam sposób, łącznie z takim zmuszeniem się do ubrania, zjedzenia śniadania, zanim się zaczną lekcje i tak dalej. Druga rzecz, codzienna aktywność fizyczna na świeżym powietrzu. Która wzmacnia odporność, ale też poprawia nastrój i prawidłowe żywienie. To są takie filary biologiczne. A teraz właśnie te kwestie komunikacji społecznej. Bardzo dużo młodzieży w tej chwili zabija czas przed ekranem. To znaczy, na przykład, wchodząc w media społecznościowe czy nawet w komunikatory, jest to komunikacja pozbawiona praktycznie treści. To znaczy. Jakieś tam ewentualnie wchodzenie w jakieś jałowe dyskusje albo jakieś wysyłanie memów, czegoś tam innego, jakieś komentarze, nie za bardzo do czegokolwiek prowadzące. Mnóstwo przypadkowych kontaktów, to znaczy właśnie, że się bierze udział w iluś tam grupach dyskusyjnych, w każdej się coś tam robi, ale właściwie nic z tego nie wynika. To są typowe czy oglądanie filmików na TikToku lub na YouTubie i tak dalej. To są typowe zabijacze czasu i sprawiające może też po trochu wrażenie takiej namiastki komunikacji. Tylko, że to nie jest prawdziwa komunikacja, jak kontakt się urywa po kilkunastu czy kilkudziesięciu sekundach. Dlatego warto zachęcać do korzystania z internetu, do budowania rzeczywistych relacji, prawdziwych przyjaźni. Czyli do tego, żeby na przykład rzeczywiście spotkać się z koleżanką online żeby sobie porozmawiać, ale tak normalnie porozmawiać, na przykład za, nawet za pośrednictwem kamerki, czy zadzwonić do tej osoby, porozmawiać przez telefon, a nie tylko pisać. To już, już inna jakość komunikacji. Warto zachęcać do tego, żeby robili różne rzeczy wspólnie. To znaczy świetne przykłady się pojawiły ze świata muzyki a kapella wokalnej, konkretnie to mnóstwo zrealizowanych wspólnie nagrań. W postaci takiej, że ludzie porozrzucani w różnych miejscach nagrywają swoje części z metronomem, swoje części jakiegoś utworu muzycznego, a następnie ktoś to składa wspólnie, jest wspólne wykonanie, wspólny koncert jakiegoś utworu. To jest przykład takiej kooperacji, takiego wykorzystania technologii, żeby zrobić coś kreatywnego, konstruktywnego, budującego też poczucie więzi, przynależności, robienia czegoś sensownego. Czyli fajnie jest zachęcać młodzież że do wspólnych projektów, czy do nagrywania filmików, czy do nagrywania utworów muzycznych, czy jakiejś kolaboracji na zasadzie kolażu zdjęć i tym podobnych rzeczy, wspólnego, nie wiem, może pisania bajki albo opowiadania. W każdym razie, żeby robili coś wspólnie twórczego, kreatywnego, sensownego, głębszego online wydaje mi się że fajne byłoby proponowanie takich wspólnych projektów też w ramach może nauki zdalnej a nie tylko takiego indywidualnego uczenia się treści programowych gdzie mam wrażenie że taka tendencja jest żeby przede wszystkim pakować ludzi w indywidualne uczenie się treści ale żeby wykorzystać to, to, że oni chcą coś ze sobą razem robić, nawet jeżeli mają ograniczone możliwości, w sensie niemożności, żeby klasa się spotkała w wspólnym pomieszczeniu, tak i coś zrobiła, mogą to zrobić online. Hmm? Są to y, konkretne y, pomysły, które. No, w jakiś sposób minimalizują te negatywne skutki, ale wiemy, że no, nie zastąpią realnych, się, kontaktów że nie. międzyludzkich. Pani prezes proponuje, abyśmy spotkali się również raz jeszcze na naszym programie i porozmawiali o tym, jakie są negatywne skutki tej komunikacji online, tak ogólnie, nie tylko nawet i dla młodzieży, mhm. ale wiemy, że słowo pisane nie zawsze odzwierciedla dokładnie to, co chcemy i nie zawsze dobrze rozumiemy słowo pisane, kierowane do nas. Brak tego tej relacji osobowej, gdzie widzimy kogoś realnie, fizycznie, zawsze powoduje pewnego rodzaju nieporozumienia, kłótnie. Jest to bardzo Oczywiście. niebezpieczne zjawisko. Mam nadzieję, że już niebawem spotkamy się na naszej antenie. Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Także bardzo dziękuję. Dziękuję. Naszym gościem była pani Bogda Białecka, psycholog. Był to program Stan Bezpieczeństwa Państwa. Adam Szczusarski. Dziękuję Państwu za uwagę.